Witam Cię bardzo serdecznie po tygodniu przerwy na tym vlogu. Musiałem trochę podładować akumulatory, ale też trochę zebrać myśli i obrać taktykę i strategię na nadchodzące miesiące, a właściwie na cały rok. I muszę powiedzieć, że ten tydzień był mega fajny, bo faktycznie odpocząłem trochę też i zrelaksowałem się. Mam dużo ciekawych przemyśleń i dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o moje pomysły. Dużo też podglądałem ludzi sukcesu, którzy prowadzą bardzo fajne inicjatywy i prowadzą rzeczy, no wręcz można powiedzieć niebanalne, jeżeli chodzi o Polskę, ale też i świat, Stany głównie, ale też Wielką Brytanię. I wracam dzisiaj z tym vlogiem właśnie po przerwie. Cieszę się bardzo, że pogoda jest fajna, że już zaczynają kwitnąć rośliny i super jest. Już właśnie drzewa trochę są pokryte liśćmi. Kwiaty pierwsze pojawiają się. Rewelacja. Dobra, my przyszliśmy na spacer, odwieźliśmy dziecko do szkoły. Okazuje się, że strajk w szkole jest. Tak, wiadomość jest taka sobie. Ja się cieszyłem bardzo wczoraj, że przyjechałem do Polski z powrotem, ale dzisiaj już się mniej cieszę, bo jednak to jest karygodne, że nauczyciele strajkują, bo to jest brak szacunku dla uczniów, brak szacunku dla rodziców i dla całego społeczeństwa. Jeżeli ktoś zostaje nauczycielem, zostaje z pasji, a tej pasji nikt mu nie odbierze. Jeżeli nie ma pomysłu na siebie, to strajkuje. Jeżeli ma pomysł na siebie, tworzy coś więcej. I tyle tytułem strajku. Jestem po prostu oburzony tym, co tutaj zostałem. Właśnie dziecko zadzwoniło do mnie. Odwiozłem córkę do szkoły, teraz zadzwoniła, że nie ma lekcji. Także to jest dla mnie kosmos. Natomiast ja się nastawiam jak najbardziej na plus cały czas. I słuchajcie, mam tyle pomysłów, ale muszę zrealizować te, które są najbardziej takie przekładalne na rezultaty i na wyniki. I już niedługo pewnie stopniowo będę odkrywał rąbka tajemnicy. Mam bardzo dużo pomysłów, dużo poczytałem, dużo też oglądałem takich filmów wideo, które ściągnąłem na dysk i nie miałem czasu ich obejrzeć, ale obejrzałem je wszystkie, zrobiłem notatki, zrobiłem burzę mózgów i jestem bardzo mocno nastrojony, pozytywnie jestem nastrojony właśnie do działania max. Także witam Was po przerwie, cieszę się, dzisiaj piękny dzień, zrobimy teraz parę biroli, a później zabieram się do działań. No dobry pies! Proszę? Nie przejmuj się. Leniuś na nas czeka. Normalnie to było takie dziwne, bo ja przyszłam do szkoły i nagle tak było takie dziwne, bo nie wiedziałam w ogóle, bo to było na początku takie podejrzane, że w ogóle kurtek nie było. I to z samolotu na pociąg? Tak. Z pociągu na samolot, jak się czujesz? Dobrze. Wiesz, no przecież myśmy wczoraj mieli normalny dzień. Nie wstawaliśmy jakoś straszliwie w nocy normalnie. A prawdę się... wstawić? Dobrze. Jest okej. Okay. Mi tu proszę Was. Proszę zachować ostrożność. Zbliża się do kiedy jechałam miesiąc temu tym pociągiem, okazało się, że w okolicach, nie pamiętam co to było za miasto, ale przynajmniej no jeszcze przed Warszawą, pociąg zaczął zwalniać, potem stał. W pewnym momencie pojawił się komunikat, że pociąg zwiększył swoje opóźnienie do 60 minut z powodu braku maszynisty. I zapanowała konsternacja, bo nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi i co z tym faktem zrobić. Część osób się szybko poprzesiadała. Ja i tak jechałam do ostatniej stacji, bo przed Olsztynem jest Ostróda, to jest przedostatnia stacja. No i dojechałam, no ale godzina była obsługa. Miałam być o 21.06, byłam o 22.06. No ale dałam radę. W każdym razie komunikat był porażający. Ale ja zachowałam czujność. Trzymaj się! Do zobaczenia! Pozdrów kormorany! Pa, pa! Okej! Okay. Pojutrze! W piątek!
Okej. Okay. Tutaj też kajcie. Sorry, I get no. Dawaj wino! Nie odpuszczę jeszcze! To mu weźmy te czarne. Nawet nie, no to musimy je przymierzyć. A to nawet będziemy widzieli, wiesz? No na pewno. No, taki chyba nie chcesz, bo chyba taki wczoraj kupić. Zaraz sprawdzimy rozmiarówkę. Podam teraz Leniusiowi nową tą, jak to się nazywa? Nowe szaleczki. Nowe szalki, bo... O Jezus, ja się nie zmyślałam, że to się wychala. To jest tak. Bo tamte są takie same, bo po prostu Leniusz przegryzł tamte. To się zjadł tamte żelki. Tak, Leniusiu, to tak... szalki. To tak porozrabia, ja muszę tutaj zapnę. Tutaj mamy obruszkę. A tutaj tylko mu zapięłam. Już pewnie na tutaj. Tutaj już bardzo lubi swój pasek. On urosł nam ostatnio, wiesz? Przestawimy trochę tutaj. Także hol zakupowy. Kupiliśmy jeszcze taki krążek, taką kol do jedzenia. Wiesz co, gdybyś była uprzejma na chwilę przytrzymać, co? Mamy również taką switch od dawna, ona jest z Flexi. Taka duża, niebieska. I także tutaj jest taka obruszka obroża. Ona jest brązowa i myślimy Hilton. Okej. Okay. I tutaj mamy, jak widać, stasion. I on się po prostu tak zapina. Dobra. Mówisz, no już przetestować. Ja już tutaj przetestuję. Okej. Okay. O, nagrywa 7 minut. Także gotowe. Idziemy. Leniuś ma nową ubranka. Już witamy was w Feliksie. Mega przejście. Jednak sobie odpuścimy dzisiaj krawcową. Nie, Milena? Może jutro załatwimy krawcową, już dzisiaj nie mamy siły, zrobiło się gorąco. A po kurczaku jesteśmy jacy? Mocno rozleniwieni. Dlatego ruszamy. Musimy sobie trochę odpocząć w domu. Bo to jest ciężki dzień, od rana od 8 z dzieckiem, jest już w tej chwili w 3:30. Lecimy. No i powoli zbliżamy się do końca tego dnia, ale jest super. A na koniec jeszcze będzie marszobieg. Jakiś taki spokojny, 40 minut. Tutaj dookoła w okolicy. Jest fajny zachód słońca. Posiedziałem dzisiaj chyba, kurde, jest 6 godzin. Ale moja wizja powoli staje się materialna i się cieszę, bo są efekty. Nie było to łatwo w ogóle zrobić to, co robiłem, bo robiłem zaczątki membership site. Opowiem o tym trochę więcej w następnych odcinkach. Ale mam naprawdę fajnie to przyogarnięte i jestem bardzo zadowolony. I co, ogarniemy sprawę? Chyba tak, nie? Idziemy dalej, chodź na nim. Przez cały tydzień biegałem zupełnie w innym klimacie, było duszno i powietrze było wręcz ciężkie od zapachów i od tego swojego ciężaru, wręcz gęste. A tutaj jest u nas jednak, kurczę, bardzo rzeźko i chłodnawo. Ja się ubrałem dzisiaj w spodenki po raz no może drugi, trzeci w tym sezonie, ale jest chłodnawo, dobrze, że wziąłem sobie tą bluzę. Ale fajnie się biega, bo jest zachód słońca za niedługo, fantastyczne oświetlenie i tak faktycznie to powietrze jest mega orzeźwiające. Nie robię jakichś specjalnych dystansów, raczej staram się tak rekreacyjnie biegać. Nie mam jakiegoś parcia na wyniki w tym sezonie. Chciałbym zrobić może taki
maraton 18 maja w Sielpi koło Końskich, ale nie wiem, czy ja dam radę. Zobaczymy. Natomiast jesienią na pewno dwa maratony chciałem zrobić w dwóch stolicach europejskich. I to będzie taki punkt programu, bardziej głupi.